witamy bardzo serdecznie na zamknięciu 12. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja, Ty i ja, oczywiście w Koszalinie. Już za chwilę nagrody, ale najpierw przedstawimy jury, które w tym roku oceniało nasze filmy. Przewodniczącym tegorocznego jury był pan Ryszard Bugajski, reżyser filmowy. Naszą jurorką była Monika Kuszyńska, wokalistka. Kolejny członek jury to pan Bodo Cox, reżyser. I kolejny członek jury, Mariusz Trzeciakiewicz, prezes Fundacji na rzecz rozwoju audiodeskrypcji. Katarynka, panie Mariuszu, witamy. Drodzy państwo, przyszedł czas na najważniejszą część dzisiejszego popołudnia, ogłoszenie werdyktu jury. Dlatego zapraszamy na scenę przewodniczącego jury, pana Ryszarda Bugajskiego. Protokół jury 12. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, Koszalin 2015, z dnia 12 września 2015. Jury w składzie: Ryszard Bugajski, przewodniczący, Bodo Cox, Monika Kuszyńska, Mariusz Trzeciakiewicz. Po obejrzeniu filmów biorących udział w konkursie na film fabularny, 8 filmów, dokumentalny, 21 filmów oraz amatorski, 7 filmów, jednogłośnie przyznało nagrody główne Motyle 2015 i wyróżnienia. Chciałem dodać, że rzeczywiście byliśmy jednogłośni. W zasadzie nie było żadnych kontrowersji i werdykt został bardzo szybko przygotowany. A więc wyróżnienie jury w kategorii film dokumentalny dla filmu Casablanca w reżyserii Agnieszki Maciuszek, Polska. Niestety widzę, że nie ma autorki. Szkoda, bo to jest naprawdę bardzo dobry film. Wyróżnienie jury w kategorii film amatorski dla filmu Ogrodowy straszny rycerz w reżyserii DPS Legnickie Pole. Zapraszamy zatem. Czy ktoś jest przedstawiciel? Przedstawicielkę albo tak. Przedstawiciela. A o wręczenie nagrody bardzo proszę pana Mariusza Trzeciakiewicza, prezesa Fundacji na rzecz rozwoju audiodeskrypcji. Katarynka. Brawa, brawa, proszę państwa. Chcę dodać, że naprawdę, proszę państwa, filmy animowane to jest bardzo trudna dziedzina. Także chociaż nie przewidziano tutaj specjalnej nagrody dla filmu animowanego, jednak jury uznało, że należy takie wyróżnienie przyznać w uznaniu. Brawo, brawo! E,
Motyl 2015 za najlepszy film amatorski przyznaje filmowi Nasza rozmowa w reżyserii Mieczysława Karzela. Czy jest? Czy reżyser jest? Jest. Jest. Bardzo proszę, zapraszamy do nas. Mieczysław Krzel, bardzo proszę. O wręczenie nagrody bardzo proszę pana Bodokowca. Pan Bodokowca wręcza nagrodę. Gratuluję. Gratulujemy. Motyl 2015 za najlepszy film dokumentalny przyznaje filmowi Królowa Ciszy w reżyserii Agnieszki Zwiewki. Hai lei lei lei, come on, come on. Doamne cum se mișcă, aduce ți-o cușcă. Vrei să stea închisă bunăciunea asta? Mamă ce dansare, e distrugătoare. Nu mai am răbdare. Gratulujemy pani Agnieszki, nie ma z nami. Prosimy o odczytanie. Tak, to proszę państwa jest naprawdę świetny film, bardzo profesjonalnie zrobiony i bardzo szkoda, że nie możemy tutaj pani Agnieszce Zwiewce pogratulować osobiście. Motyl 2015 za najlepszy film fabularny przyznaje filmowi Anioł w reżyserii Amina Dory z Libanu. Rozumiem, że też nie ma autora, ale też naprawdę żałujemy, to wyrażam tutaj też opinię pozostałych członków jury, że było więcej filmów, które byśmy nagrodzili, gdyby były takie możliwości. Niestety są po prostu w każdej kategorii jedna nagroda, no i w dwóch kategoriach przyznaliśmy wyróżnienie. A szkoda, bo tu jest naprawdę dużo więcej filmów ciekawych i bardzo poruszających. I wreszcie nagrodę publiczności otrzymuje film To nie koniec drogi. W reżyserii Roberta Krzyżewicza, Jarosława Frankowskiego oraz Sebastiana Korczaka. Otrzymał ten film 108 głosów. Do nas. Nagrodę wręczy pan Bodo Cox. Prosimy. Motocykliści. To nie koniec drogi. Motocykliści.
Dodam właśnie, że to jest ten film, który wzbudza właśnie podziw dla ludzi, którzy mimo bardzo poważnych ułomności, bardzo poważnych chorób potrafili dokonać tak niesamowitej rzeczy, jak taka ogromna podróż do Rumunii i potrafili tam jeszcze zachować humor i dowcip. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Ryszard Bogajski, dziękuję bardzo. Przewodniczący jury 12. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Pan Bodo Cox prosił o głos, zatem i Bodo Cox, bardzo proszę. Bodo Cox, laureat festiwalu sprzed 2 lat. Ja przepraszam, że mam taki tupet, ale dzięki temu mam nadzieję daleko zajdę. Ja mam taką prywatę, bardzo mi się podoba ta idea i jestem pod wielkim wrażeniem i chciałbym zostać ambasadorem tego festiwalu, pani dyrektor. Dużo podróżuję, jestem świetnym ambasadorem. Dobrze się ubieram, znam języki. Okej? Okay? Z tego co widzę, sprawa załatwiona. Drodzy Państwo, to nie koniec drogi, ale niestety powoli koniec 12. Europejskiego Festiwalu Integracja Ty i Ja. Dlatego zapraszamy na scenę prezydenta Koszalina, aby ten festiwal zamknął. Piotr Jedliński, panie prezydencie. Piotr Jedliński, zapraszamy. Pozostaje mi tylko wygłosić tą magiczną formułę, że 12 festiwal uważam za zamknięty, zaprosić na 13. I jeszcze jedna tajemnica, bo mam cały czas ze sobą te kwiaty. Te kwiaty są tradycyjnie dla Barbary Jaroszyk, ponieważ ona mówiła w tym krótkim filmie, dlaczego ten festiwal robi. Ja tak sobie na palcach odliczałem. Raz, spełniła to, co zamierzyła. 2, 3, 4 i tak dalej. Do ostatniego punktu to wszystko wyszło. I jeszcze za jedną rzecz. Potrafiła być właśnie w tych wszystkich miejscach jednocześnie. Dziękuję bardzo. Zamykam festiwal i zapraszam na 13. edycję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, część oficjalna dobiegła końca, ale czeka nas niezwykła niespodzianka. 5 lat temu w Koszalinie zapowiadałam jej występ i wtedy nie kryłam wzruszenia, bo chyba dla wszystkich był to wzruszający moment, a dziś znowu jest z nami. Wszyscy ją świetnie znamy. Była wokalistka Warius Manx, Monika Kuszyńska. Oczy pełne wiary, w ciszy, w milczeniu, Panie, szukam Cię. Wczoraj tak lekka, dzisiaj znów upadam. Tylko Ty możesz unieść mnie. Słabość jest siłą w nas, darowaną, by upaść i wstać. Swej słabości więc nie boję się. Twoja miłość wciąż podnosi mnie. Słabości wznoszę swoje ręce, pełna wdzięczności Ciebie wielbić chcę. Wczoraj złamana, dzisiaj jestem silna. Panie, Ty umocniłeś mnie. Darowane są
się.